Ewangelia według Jana, rozdział 19. Wtedy więc Piłat wziął Jezusa i rozkazał go ubiczować. Żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli na jego głowę i przyodziali go purpurowym płaszczem. Podchodzili do niego, mówiąc: Witaj, królu Żydów! I policzkowali go. Wyszedł więc ponownie Piłat i powiedział im: Oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim nie znajduję żadnej winy. Wtedy Jezus wyszedł w koronie cierniowej i w purpurowym płaszczu. Piłat powiedział im: Oto człowiek. Gdy ujrzeli go arcykapłani i ich straż, zawołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Piłat powiedział im: Weźcie go wy i ukrzyżujcie. Nie znajduję w nim winy. Żydzi odpowiedzieli mu: My mamy prawo, a według naszego prawa powinien umrzeć, bo czynił się Synem Boga. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł, wszedł ponownie do pretorium i powiedział do Jezusa: Skąd jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Piłat więc powiedział mu: Nie odpowiadasz mi? Nie wiesz, że mam władzę wypuścić ciebie i mam władzę, by ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry. Dlatego ten, kto mnie tobie wydał, ma większy grzech. Odtąd Piłat starał się go wypuścić, lecz Żydzi wołali: Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto czyni siebie królem, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat więc, słysząc te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim w miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około 6 godziny, i powiedział do Żydów: Oto wasz król. Oni zawołali: Precz, precz, ukrzyżuj go. Powiedział im Piłat: Mam ukrzyżować waszego króla? Arcykapłani odpowiedzieli: Nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy wydał go im na ukrzyżowanie. Wzięli więc Jezusa i wyprowadzili go. On, niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce nazywane miejscem trupiej czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowali i z nim innych dwóch z jednej i z drugiej strony, ale Jezusa po środku. Piłat sporządził napis i umieścił nad krzyżem. Było napisane: Jezus Nazarejczyk, król Żydów. Napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. Było napisane po hebrajsku, grecku i łacinie. Powiedzieli więc Piłatowi arcykapłani żydowscy: Nie pisz król Żydów, lecz że tamten powiedział: Jestem królem Żydów. Piłat odpowiedział: Co napisałem, to napisałem. Żołnierze więc, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i suknię, a była ta suknia bez szwu, od góry cała tkana. Powiedzieli więc jedni do drugich: Nie rozcinajmy jej, ale rzućmy losy o nią. Czyją ma być? Tak się stało, aby wypełniło się pismo, które mówi: Podzielili moje szaty między siebie,
a o moją suknię rzucali losy. To właśnie uczynili żołnierze. Stały przy krzyżu Jezusa jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy Jezus ujrzał matkę i stojącego tam ucznia, którego miłował, powiedział swojej matce: Kobieto, oto twój syn. Potem powiedział do ucznia: Oto twoja matka. Od tej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że wszystko już się wypełniło, aby wykonało się pismo, powiedział: Pragnę. Stało tam naczynie pełne winnego octu. Oni napełnili gąbkę winnym octem i obłożyli wokół chyzopu, podając mu do ust. A gdy Jezus przyjął ocet, powiedział: Dokonało się. I skłoniwszy głowę, przekazał ducha. Żydzi więc, aby ciała nie pozostały na krzyżu w dzień odpoczynku, ponieważ był to dzień przygotowania, bo wielki był ten dzień odpoczynku, prosili Piotra, aby im połamano golenie i ściągnięto ich. Przyszli więc żołnierze, pierwszemu złamali golenie i drugiemu, który z nim był ukrzyżowany. Gdy podeszli do Jezusa, widząc, że już umarł, nie łamali jego goleni. Jeden z żołnierzy włócznią przebił jego bok i zaraz wyszła krew i woda. Ten, który to widział, świadczy o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe. I on wie, że mówi prawdę, abyście wy także wierzyli. Stało się to, aby wypełniło się pismo. Kość jego nie będzie złamana. Ponownie inne miejsce pisma mówi: Ujrzą tego, którego przebili. Potem Józef z Arymatei, który ze strachu przed Żydami był ukrytym uczniem Jezusa, poprosił Piłata, żeby mógł zdjąć ciało Jezusa. Pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jezusa. Przyszedł też Nikodem, ten, który wcześniej przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny z miry i aloesu. Wzięli więc ciało Jezusa i zawinęli je w płótna z wonnościami, według zwyczaju pogrzebu, jaki jest u Żydów. Był w tym miejscu, gdzie go ukrzyżowano. Ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym nikt jeszcze nie został położony. Tam z powodu żydowskiego dnia przygotowania złożono Jezusa, bo grobowiec był blisko.